Kobylnica to piękna i przyjazna gmina wiejska położona w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Przez gminę biegnie obwodnica Słupska łącząca drogę krajową nr 6 z drogą krajową nr 21. Gmina znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Słupska w odległości 18 km od morza. Gminę zamieszkuje około 10 tysięcy osób na obszarze 25 tysięcy hektarów. Wiele miejscowości gminy ma bogatą historię, której początki sięgają XII wieku. Na terenie gminy dość licznie występują obiekty sakralne prezentujące różne style i tradycje. Wiele z nich zachowało swoją pierwotną formę i zostało wpisane do rejestru zabytków. W gminie Kobylnica istnieją dogodne warunki do uprawiania różnorodnych form turystyki. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się turystyka rowerowa, piesza, kajakarstwo oraz wędkarstwo. Dla upamiętnienia pobytu arcybiskupa Karola Wojtyły na spływie kajakowym rzeką Słupią ustawiono w miejscowości Lubuń pamiątkowy kamień. Atrakcyjnym miejscem odpoczynku mieszkańców miejscowości i turystów jest zrewitalizowany z funduszy unijnych Park Wiejski w Kobylnicy. W celu zapewnienia mieszkańcom gminy bezpieczeństwa powołano Straż Gminną. Działa również 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zrzeszających ponad 170 strażaków ochotników. Gminny Ośrodek Kultury organizuje imprezy sportowe, kulturalne i turystyczne oraz opiekuje się bibliotekami i świetlicami. Promując aktywny i zdrowy tryb życia, gmina wybudowała kompleks sportowy w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Gmina jest również patronem pierwszoligowej drużyny koszykówki żeńskiej Hit Kobylnica. W gminie funkcjonuje 5 jednostek oświatowych. Przy jednej z nich, w Kobylnicy, działa nowoczesna hala widowiskowo-sportowa. Ważne szlaki komunikacyjne przebiegające przez gminę stwarzają duże możliwości zagospodarowania terenu. Toteż gmina Kobylnica jest atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców. Gmina dysponuje ponad 1000-hektarowym areałem pod zabudowę mieszkalną oraz pod zabudowę przemysłową i usługową. Dostępne są również tereny przeznaczone na działalność turystyczną. Do
Dotychczas istnieje ponad 700 podmiotów gospodarczych, spośród których do największych należą firmy produkujące meble, drzwi, kontenery, kostkę brukową oraz komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego. Ważne znaczenie dla gospodarki gminy ma rolnictwo i związane z nim przetwórstwo rolno-spożywcze, bowiem na jej obszarze znajduje się ponad 900 gospodarstw rolnych, które produkują głównie ziemniaki, buraki cukrowe, pszenicę i rzepak. Na terenie gminy funkcjonują również zakłady przetwórstwa rybnego oraz fermy drobiu. Sprzyjające warunki do rozwoju różnorodnych inwestycji w gminie dostrzegli inwestorzy z Japonii, budując farmę wiatrową z 24 generatorami prądu. Docelowo na terenie gminy ma stanąć 88 wiatraków. Gmina Kobylnica od dawna podejmuje różne inicjatywy w kierunku pozyskania partnerów. W rezultacie prowadzona jest aktywna współpraca z miastami i gminami z Polski, Czech, Słowacji, Szwecji, Finlandii, Łotwy, Estonii, Belgii, Francji, Niemiec. Współpraca ta owocuje m.in. wymianami grup młodzieży oraz wymianą doświadczeń samorządowych. Gmina od lat znajduje się w czołówce regionalnych i ogólnopolskich rankingów. Otrzymała tytuł gminy Fair Play oraz drugie i trzecie miejsce w konkursie Gmina Menadżer na najlepiej zarządzaną gminę w województwie pomorskim. Gmina Kobylnica zajęła 9. miejsce w złotej dziesiątce najlepszych samorządów prestiżowego rankingu Rzeczpospolitej. Każda nagroda lub wyróżnienie jest powodem do dumy, potwierdzeniem słuszności wyborów i starań, a jednocześnie zachętą i mobilizacją do dalszej pracy.